Pamiętacie ten rower? Starzy widzowie na pewno pamiętają. Nowi zapewne nie. I dla tych właśnie nowych widzów wkleję filmik z momentu, kiedy go budowałem wraz z całym kosztorysem. No i tam poszczególne dane techniczne. Przed chwilą przywiozłem go od zdjęcia, gdyż jeździłem jakiś czas tym rowerem. W sumie on ma przejechane dokładnie 835 km, także to jest symboliczna liczba przejechanych kilometrów. Można powiedzieć, że prawie nic. Wszystko było budowane na nowych podzespołach, czyli zestaw do konwersji Bafanga, 500, silnik 500 W, kontroler, wyświetlacz, no wszystkie te sprawy, oczywiście oprócz samego roweru. Rower kupiłem wcześniej i rower był używany, ale jest w takim stanie, że jak ktoś go po raz pierwszy widział, to mówił, że on jest nowy. Co prawda jest trochę brudny, pukałem go przed chwilą skórze, ale widzę, że niezbyt dobrze go wypukałem. W każdym razie pokażę po kolei co i jak, a o co generalnie chodzi. Ja ten rower oddałem zdjęciowi. Zdjęć przejechał się bodajże dwa razy tym rowerem. No ma po prostu problemy z kręgosłupem i no i stał ten rower. No w sumie nie stał, tylko wisiał, bo miał taki specjalny na hakach, taki podciągany wieszak do roweru. Ale dbał o baterię, bo ja go wszystko poinstruowałem, żeby tam raz na jakiś czas podładować. Także bateria jest, no można powiedzieć, w idealnym stanie. Zbudowana na ogniwach LG MJ1. Także to są takie markowe naprawdę ogniwa, które są tutaj w tym niku. Dodatkowo jest drugi pakiet ogniw, chyba na Sanio GL, który jest tutaj. Jeżeli mi ta na przykład bateria już się skończyła, to przełączałem się na tą baterię. Dobrze, pokażę po kolei co i jak. Także w ten sposób wygląda rower. Ja postaram się tak powoli wszystko pokazać. O, tu jest drugi pakiet. No właśnie tutaj. O, i tu pod XT chyba 30 gniazdko podłączam. I mogę sobie śmigać, jak ta jedna się wyczerpie, to mogę podłączyć sobie pod tą drugą. Jeden jest tu. O, naleciało wody, bo ta miska jest w tą stronę, jak szlaufem tam oszlał. Jak go pukałem, to naleciało wody. Także on ma nie taki... Ojejku, jeszcze łatka. Ma dźwięk nie taki jak trzeba, ale jak wyschnie, będzie miał normalnie. Tu jest drugi dzwoneczek. Tu się uruchamia wyświetlacz, jest kolorowy, bardzo dobrze widoczny w pełnym słońcu, bateria 100% naładowana, 3 tryby wspomagania i teraz wam pokażę, ile tu jest przejechane. ...835 km, tak jak wspominałem. Teraz następną rzeczą, tu są blokady amortyzatorów. Oba amortyzatory są powietrzne, czyli przedni amortyzator oraz damper. Także tu są te blokady. Tu jest manetka, o kurcze, przyspieszył, zapomniałem, że jest włączony. Dobra, wyłączymy go. Tu jest manetka tak zwana gazu. Tu jest przerzutka, hamulce hydrauliczne. Jak one się tam nazywają? Ma góry. Hamulce hydrauliczne ma góry. Teraz tak, tu jest amortyzator powietrzny, lagi 32 mm. Lampka na LEDach oczywiście, podłączona bezpośrednio pod baterię. Koła Shimano Deore, pogrubione felgi, kapslowane. Tarcza z przodu to jest chyba 160, o ile pamiętam. Tu zaciski tak samo są, ma góry. Tu koreczek ten odkręcamy, możemy sobie bądź upuścić powietrza, żeby było mniejsze ciśnienie, bądź napompować, żeby był bardziej twardy amortyzator. Tą pompkę też mam. I tu jest podłączona linka właśnie od tych blokad amortyzacji. Bateria. Baterie, tu jest gniazdo do ładowania. Baterie, tu jest kluczyk. Przekręcamy kluczyk i bateria się wyciąga w lewą stronę, na bok. Damper Foxa. Siodełko takie żółte, pasujące pod kolor. Jest jeszcze drugie, tak samo nowe, tak jak to, tylko że niebieskie.
z akcentem niebieskim. Bagażnik, bagażnik można sobie odczepić bez problemu. Pod spodem jest pompeczka. Rower jest marki Cannondale Jekyll 1000. Made in USA. Drugie koło tak samo, szprychy kapslowane. Tarcza chyba też, też chyba z tyłu, nie wiem, chyba 140 chyba, albo 140 chyba, albo 160, nie jestem pewien. Z tyłu światło. O, silnik brudny cały. Słuchajcie, tutaj ja mam nalepkę, bo kupowałem ten zestaw Bafanga. Tu będzie widać. Widać Bafang. No i Chińczycy nie są głupi. Choć silnik ma 500 W, to jest przekładniówka, bardzo fajnie pracuje. Silnik ma 500 W, ale jak oni sprzedają na Europę, to od razu do zestawu dodają, pamiętam, dwie czy trzy były nalepki, że 36 V, 250 W. To nie jest dla nas, to jest dla policji. Jakby byli ciekawi, nie? A faktycznie ma 500 W i szczytową w piku ma chyba 750 i 48 V. Przerzutka Shimano Deore XT. 9 przełożeń na tylnej, to nie jest wolnobieg, to jest kaseta. Tutaj jest pojedynczy blat, pedały aluminiowe, tu tylne oświetlenie, uchwyt na bidon, tutaj jest taki chlapacz specjalny, żeby nam po nogach nie chlapało. No i to chyba będzie wszystko. Aha, tutaj mamy ten, tu mamy sterownik, ktoś otwiera, tu jest sterownik. Tu jest taka torebka fajna z tyłu i w torebce, słuchajcie, jest dętka zapasowa. Bardzo dużo ludzi nie zna tej technologii. To jest w każdym razie, widzicie, dziwna taka dętka tu tak obcięta. To jest dętka. A i tutaj łyżki do ściągania. No i kluczyk. Szóstka chyba imbusowy. Wężyk od pompki do pompowania amortyzatorów. Ale zięć zapomniał mi chyba dać. W każdym razie jest na 100%. Nie, i to jest nowe. Kupowałem jako nową pompkę. Czy to jest ta pompka? Nie, to jest pompka chyba z... Nie, to jest zwykła do pompowania kół. Tamta jest troszeczkę inna. I ta dętka jest tak, to jest dętka tak zwana połówkowa. Jeżeli złapiemy gumę, to nie musimy na przykład całego tylnego koła zdejmować, tam cudować. Po prostu bierzemy, zdejmujemy tylko tymi łyżkami oponę, tą dętkę dziurawą przecinamy, wywalamy. No nie wywalamy, bierzemy ze sobą, chciałem powiedzieć, wywalamy w krzaki. W każdym razie przecinamy, zdejmujemy tą uszkodzoną dętkę i zakładamy tą połówkową. Ja zrobiłem jeden czy nawet dwa filmy na temat tego, jak właśnie to się zmienia. I teraz tu są tak, tu są dwie dętki dodatkowo. Continentala. I tu jest druga dętka, też ta połówkowa. Ona tak o wygląda, popatrzcie sobie. Tu dwie połówki do siebie, pod wpływem ciśnienia one do siebie dochodzą. Można jeździć bez żadnego problemu. Dodatkowo są dwie nowe opony Schwalbe Blackjack. Zupełnie nowe, jeszcze nie zakładane. Rower naprawdę jest w super idealnym stanie. Jak go się dobrze doszoruje, dobrze domyje, to Was zapewniam, że człowiek, który, bo ci, co się znają na rowerach, bo Cannondale to jest bardzo znana i renomowana firma amerykańska. W każdym razie ten, co się nie zna, jak się go dobrze umyje i spyta człowiek, no powiedz, ile ten rower ma lat? No sezon, dwa sezony. Także naprawdę jest w rewelacyjnym stanie. Dla tych, którzy nie znają tego roweru, a są ewentualnie zainteresowani kupnem, bo nie wspomniałem chyba jeszcze, że on chce, zięć chce go sprzedać. To przedstawię ten film, jak go budowałem z tego kosztorysu. Tam wszystko jest na kartce wyliczone i nie pamiętam dokładnie, ale wtedy chyba mnie to wyniosło gdzieś około ponad 5000. A zięć chce ten rower sprzedać za kwotę 3000 zł. Powiem Wam, no to jest mało, to jest naprawdę mało. Prawie, że się z nim pokłóciłem, bo mówię, słuchaj, no co ty chcesz za darmo oddać? Mówię, ponad 5000, a już nawet nie była liczona robocizna, nic. I on jest dużo więcej wart. Mówię, za 3000 to można kupić chiński rowerek na dziecięcych kółkach, na 36 V. A ten rower naprawdę jest, no jest super. Oczywiście nie jest dla mnie super. Też mam problemy z kręgosłupem. Tu jest taka, a nie inna pozycja. O, zobaczcie, nawet tutaj sobie założyłem te takie rogi, żeby jechać w pozycji bardziej wyprostowanej. Dla mnie idealnym rowerem jest, jak ma sylwetkę coś a la Harley. Po prostu siedzę wyprostowany. Jeżeli jestem pochylony, po 15-20 km drętwieją mnie ręce i boli mnie kręgosłup. Także ten rower też jest nie bardzo dla mnie. Po prostu konstrukcja jego. MTB
nie są stworzone dla mnie. Mógłbym nimi jeździć, ale mając 20-30 lat, teraz zbliżając się niebawem do 60, to no to niestety to nie jest konstrukcja dla mnie. Dobrze, nie przedłużając, wpuszczam Wam filmik z kosztorysu budowy tego roweru. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem, w opisie mojego kanału jest podany adres mailowy. Zresztą gdzieś tam w trakcie trwania filmu też wrzucę adres. Jak ktoś jest zainteresowany, to nie ma problemu. Najchętniej bym go oddał w ten sposób, że potencjalny kupiec przyjeżdża na miejsce, wsiada na rower, testuje sobie go, sprawdza wszystko po kolei. Ale niewykluczona jest sprzedaż za pośrednictwem jakiejś firmy kurierskiej. Można po prostu zdejmę koło przednie, wrzucę do kartonu, bo mam kartony po tych rowerach, co dostawałem tam w ramach współpracy barterowej. Także nie ma problemu, mogę też wysłać. Przy okazji zważyłem rower, ile waży, bo już nie pamiętałem, i waży 23 ileś tam, niecałe 24 kilo. Oczywiście gdyby był zdemontowany bagażnik, błotniki i te inne rzeczy, to by ważył gdzieś około 22 kilo, ale w każdym razie jest naprawdę, jeżeli chodzi o rowery elektryczne, to naprawdę jest lekki. A więc tak, mamy tą listę, połowa formatu A4, myślałem, że będzie 1/4 mniej, ale się trochę tego nazbierało. No i zaczniemy od roweru. Tu mam wszystko wyszczególnione po kolei. Rower kosztował mnie ten Cannondale Jekyll, kosztował mnie 1500 zł. Tyle za niego zapłaciłem. I teraz po kolei z listy. Rower 1500 zł. Zestaw do konwersji. Czyli tak. Silnik. No razem z kołem. Razem kołem. Dętki nie było, ani opony. Silnik. Tutaj mamy ten taki maleńki czujnik pas, wyświetlacz, tutaj ten przełącznik trybów, czujniki, tutaj co pokazywałem na którymś filmiku, tu jest czujnik hamowania magnetyczny, przykręcony na śrubkę, nie na tą taśmę taką dwustronnie przylepną, co do niczego się nie nadaje. Tu z drugiej strony tak samo, o, tu w tym miejscu mamy lampka, tutaj jest schowany kontroler, całe to okablowanie, a i manetka gazu. No przyspieszenia. To wszystko, moi drodzy widzowie, kosztowało drogo. Jak dla kogo? Dla mnie drogo. Zapłaciłem za to 1397 zł, czyli prawie 1400. Następną rzeczą, wkład suportu. Musiałem zmienić suport wraz z korbą, bo musiałem tutaj mieć na kwadrat, a oryginalny był inny. Nie będę popisywał się wiedzą. W każdym razie był taki okrągły, nie kwadratowy. I to kosztowało 32,50. Korba kosztowała 53,50. Korbę założyłem, tam było w oryginalnej chyba 42 zęby, a tutaj jest 46. Największy blat oczywiście. Ładowarkę musiałem kupić oczywiście do baterii. I ładowarka na 48 V 2 ampery kosztowała 152 zł 41 groszy. Później przy zliczaniu to już tak nie brałem ta pod uwagę, tam 15 groszy, 20 groszy tak zaokrąglałem. Izolatory, czyli te takie preszpaniki, te okrągłe pierścionki, co dawałem na ogniwa, 27,99. BMS 35 amperów 48 V kosztował 96 zł 95 groszy. Redukcja grubości kierownicy, bo zmieniałem sobie mostek i musiałem zmienić sobie od razu, taką założyć redukcję na grubość, bo tutaj mi nie pasowało. To ta redukcja kosztowała 31,88. Chwyty kierownicy, gąbka, czyli sama ta gąbeczka. To była taka, nie wiem, chyba z 50 cm. Ja to przecięłem na dwie części, na lewą i prawą stronę. I jeszcze jeden taki kawałek mi został w zapasie. To te chwyty kosztowały 18,99. Rogi do kierownicy, czyli już to, o, już to ta konstrukcja, bo to była goła rurka. Te rogi kosztowały 40,94. Stopka, bardzo, bardzo fajna ta stopka, naprawdę Wam polecam, jest super. I ona od razu mi robi jako blokada obrotu osi silnika. Stopka, gdzie ona jest tu, stopka? Stopka jest. Tak tanio? 23,84? No to super. Bagażnik, czyli ten bagażniczek. O, pompki nie dodałem do kosztorysu, no ale to już jest tam, można powiedzieć, wyposażenie dodatkowe, jakby powiedzieć.
nadstandardowe. Bagażnik kosztował 54,95. Sakiewka, ta sakwa na kontroler, ta niebieska, o tu, kosztowała 56,90. Sakwa podsiodłowa, czyli też ta niebiesko-czarna pod siodełkiem, kosztowała 40,85. Klakson dzwonek. Tutaj taki. O, jesteśmy w lesie, to nam ptaszki zaświergały, czy świergotały. Klakson mamy 26,89. Błotniki, czyli błotnik z przodu, błotnik z tyłu. One skubane drogie, 131,90, prawie 132 zł. Pedały, aluminiowe takie platformówki, 35,90. Mostek kierownicy, tutaj ten niebieski, co już wcześniej pokazywałem, i mostek kosztował też drogi skubaniec, 96 zł. Manetka, też droga, 72,98. Skór, czy byki tak ze mnie zdarli. Koszyk na bidon, 16,98. Gdzie ten koszyk? A, jest tutaj. Dystans kierownicy. O co tu? A, tu nie widać. Tu są, bo tu jest pasek od tego i tu są takie dwie tulejki. Takie, no takie tulejki redukcyjne, żeby można powiedzieć takie pierścienie, ale ich nie widać, bo są przykryte właśnie tym paskiem. To te dystanse, gdzie one mam tutaj, kurne, znowu dystans kierownicy 19,35 za dwie sztuki. Ter kierownicy, tutaj no łożyska do kierownicy, 88,66. tarcza hamulcowa, oryginalnie była tam 160, tak, a założyłem 180, to ona kosztowała 29,99. gripy, tutaj te gripy, czyli chwyty, kosztowały 22,99. ogniwa 18,650 LGM J1 kosztowały 650 zł. Obudowa baterii tej bidonowej kosztowała 210 zł. Amortyzator przód powietrzny na razie się spisuje dobrze i stosunek ceny do jakości myślę, że też jest w porządku. I ten amortyzator kosztował 373,68 zł i był kupiony na AliExpressie. A razem wszystko, tu macie na karteczce, całość wyszła 5344 zł. No i teraz, czy to jest dużo, czy to jest mało? No mało to nie jest, bo to jakby nie było, jest 5000. Ale moim zdaniem raczej w sklepie nic lepszego za te pieniądze bym nie kupił.